Piąta Księga Mojżeszowa, komentarz, C.H. McIntosh, rozdział 17 Piątej Księgi Mojżeszowej, prawo dla króla. Prawo dla króla. Przejdźmy jeszcze na chwilę do ostatniego fragmentu naszego rozdziału, który wybierając w przód mówi o czasie, kiedy to Izrael domagał się króla. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, którego Pan Twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem, tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Gdyż Pan powiedział do was: nie wracajcie już nigdy na tę drogę, niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. To są wersety od 14 do 17 w 17 rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej. Godnym uwagi jest fakt, że właśnie te trzy rzeczy, których królowie Izraela mieli nie czynić, zostały przez nich popełnione, i to zwłaszcza przez największych i najmądrzejszych spośród nich. W pierwszej Księdze Królewskiej, 9 rozdział 26 do 28 wersetu czytamy: Salomon kazał także zbudować okręty w Esjon-Geber, które jest przy Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w ziemi edomskiej. Na okręty te wysyłał Hiram swoich poddanych, żeglarzy obeznanych z morzem wraz z poddanymi Salomona. Pojechali oni do Ofir i przywieźli stamtąd 420 talentów złota, około 100 milionów złotych według cen z 2020 roku. I przywieźli je do króla Salomona. Dalej czytamy: po czym królowa Saby podarowała królowi 120 talentów złota. Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów, czyli około 180 milionów złotych. Nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i z ceł, i od kupców, i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. Król sprawił, że srebra było w Jeruzalemie tyle, co kamieni. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Czytamy to w pierwszej Królewskiej, 10 rozdział od 10 do 28 wersetu oraz 11 rozdział od 1 do 3 wersetu. Jakże trafny obraz człowieka, nawet najwyżej postawionego i najbardziej obdarowanego spośród ludzi. W osobie Salomona mamy przed sobą człowieka, który obdarzony został mądrością większą niż którykolwiek z ludzi, otoczonego niezrównanymi błogosławieństwami, godnościami, zaszczytami i przywilejami. Nie brakowało mu nic z radości i rozkoszy, jakie tylko może dać ziemia. Nie tylko to. Jego godna uwagi modlitwa z okazji poświęcenia świątyni uprawnia nas do postrzegania Salomona jako wielce obiecującego męża Bożego.
Jednak niestety król ten zawiódł właśnie we wszystkich tych rzeczach, co do których zakon Boży wydał tak klarowne i jednoznaczne rozporządzenia. Zakon mówił, że król ma nie mnożyć sobie srebra, ale Salomon to uczynił. Zakon zabraniał mu zawracania do Egiptu w celu sprowadzenia rumaków, a Salomon właśnie do Egiptu posyłał po konie. Zakon zabraniał mu posiadania wielu żon, a Salomon miał ich 1000. Co więcej, kobiety te odwróciły jego serce od Pana. Takim właśnie jest człowiek. Nie warto mu ufać, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach, bo za co można go uważać? Izajasza, 2, rozdział 22, werset i 1 Piotra, rozdział 1, 24 werset. Ale co było właściwą przyczyną smutnego i upokarzającego upadku Salomona? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ostatnich wersetach naszego rozdziału. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu on i jego synowie. Gdyby Salomon zważał na te ważne i cenne słowa, to jego biograf mógłby napisać o nim coś innego, ale Salomon niestety zlekceważył ten rozkaz. Nie czytamy nigdzie, aby kazał sporządzić sobie odpis zakonu, a nawet jeśli tak zrobił, to bynajmniej nie zważał na jego rozporządzenia. Zaniedbanie słowa Bożego było przyczyną upadku, która tak szybko położyła kres chwalebnym rządom Salomona. Tak jest do dzisiaj. Zaniedbywanie Słowa Bożego jest przyczyną wszelkich błędów, zamieszania, herezji, podziałów i rozłamów, jakie tylko są na świecie. Możemy dodać, jedynym lekarstwem na wszystkie wymienione powyżej rodzaje zła jest zwrócenie każdego z nas osobiście do jedynej, miłej Bogu postawy, bezwzględnego podporządkowania się autorytetowi Słowa Bożego. Ukuszmy się zatem pod mocną rękę Boga z powodu naszego wspólnego grzechu. Przyjdźmy do Niego w szczerym żalu, aby uleczył nas łaskawie, pobłogosławił i poprowadził błogosławioną ścieżką posłuszeństwa, która stoi otworem dla każdego prawdziwie pokornego ucznia.